DJ Prezenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. 16 piłkarzy miał do dyspozycji na pierwszym treningu trener Orła Mroczeń Mariusz Posadzy. Czwartoligowiec rozpoczął okres przygotowawczy 13 stycznia. Piłkarze trenują na chwilę obecną w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi oraz w terenie. Na początku będziemy przede wszystkim pierwsze dwa tygodnie postaram się określić, w jakiej dyspozycji po tej przerwie są zawodnicy. Będziemy pracować nad ogólnym rozwojem całego aparatu ruchowego. Później popracujemy nad wytrzymałością i będziemy schodzić typowo już w zajęcia piłkarskie. Orzeł w okresie przygotowawczym rozegra 10 sparingów. Na początek mecz z Polonią Kępno. Kolejnymi rywalami będą Galga z Galewice, Odolana Wiodolanów, Strażak Słupia, Barydzianków Przygodzki, LZS Trzcinica, LZS Olszowa, Wiktoria Laski, Unia Murów i Gorzyczanka Gorzyce Wielkie. Być może dojdzie jeszcze jedno spotkanie kontrolne, ale uzależnione jest to od terminu rozegrania meczu Pucharu Polski z Doruchowem. Na chwilę obecną nie ma większych zmian w kadrze Orła. Oprócz Łukasza Dziergwy, który zakończył grę w piłkę nożną, i Marcina Góreckiego, który trenuje z drugoligową Ostrów Wielkopolski, drużynę nikt nie opuścił, chociaż pewien problem będzie z młodzieżowcami z Ostrowa Wielkopolskiego, którym skończyło się wypożyczenie. Na razie rozpoczęliśmy tym, co skończyliśmy. No, na pewno wszystko uzależnione od tego, jacy zawodnicy odejdą, czy na pewno Łukasz tutaj skończył karierę. Marcin trenuje z Ostrowią, no także w zależności od tego, czy się Marcin załapie, czy coś, będziemy szukać zawodników. Dla Was byłoby to duże osłabienie, jeśli Marcin by odszedł. Dla niego jest to jeden z ostatnich sygnałów, by pograć piłkę gdzieś wyżej. Na pewno tak, no nie zatrzymujemy tutaj Marcina, ma taką szansę, na pewno udowodnił to w czwartej lidze, chce tam pograć wyżej, no jak najbardziej, niech się rozwija. Was luka duża jednak w zespole. No na pewno tak, no troszeczkę będzie trzeba tutaj przebudować zespół i poszukać wartościowego napastnika, ale no zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże. W ten weekend Orzeł Mroczeń zagra pierwszy sparing z Polonią Kępno.